Jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować nasze przywiązanie, czy pamięć do organizacji, do grup, które walczyły po 1945 roku z reżimem komunistycznym, gdyż jest to taki troszeczkę zapomniany epizod naszej historii. Tu mieszkała sobie rodzina. Pewnego dnia tutaj zjawił się oddział Burego. Spłonęły wioski, zginęli ludzie, żywcem płynęły dzieci, kobiety, starcy. Część mieszkańców, część różnych środowisk politycznych uważa akurat lokalnego żołnierza wyklętego za osobę niegodną czczenia. My uważamy, że jest inaczej. Widzicie osoby, które przypominają, jak wyglądali nasi bohaterowie, jak wyglądali ci patrioci. Żołnierze wyklęci! Cześć waszej pamięci! Likwidował konfidentów. Wiadomo. Pan o cywilach zamordowanych. Ci cywile to byli wyposażeni w karabiny przez ruskich. Proszę pana, to jest wojna. Różne rzeczy się dzieją. To się działo już po wojnie. Trudno powiedzieć. Narodowe siły zbrojne NSL! Zakłamują tą historię. Dopisują nieprawdziwe fakty i mówią, że to są fakty, nie? Jako, że są zmyślone historie. No, ale ci żołnierze weszli i powiedzieli, że bawcie się, bo ostatni raz. I wyszli. I pojechali. Nie zatrzymało się. Wojsko nie zatrzymało się w niedzielę, tylko jak jechali, tak pojechali. No, przyszli do domu i mówię mamie, mamo, dlaczego żołnierze tak powiedzieli, że bawcie się, bo ostatni raz. Mama mnie wytłumaczyła, że no wiesz, niedziela, już wieczór, skończy się zabawa i ostatnia już zabawa. No i tak wytłumaczyła. A to był oddział Burego już wtedy? Tak, tak, to jechał oddział Burego i oni jechali gdzieś do Hajnówki. Cześć i chwała, bohaterom! Cześć i chwała! Natomiast do ludzi, którzy we wsi zostali w domach, po podpaleniu wybiegali ze swoich domów, strzelano. I od nieprzypadkowo, nie w płomieniach, jak się czasami mówi, ale od wystrzału zginął brat dziadka, jego żona, która za nim wybiegała z domu. Domki były małe, także te odległości były znikome, a ich dziecku przestrzelono nogi, a później dziecko zmarło od tego, że spadł na nie kawałek drewna z dachu i smażył się na nim, palił je smażąc dziecko. Dobrze, że mama w tym dniu pranie robiła i balia z wodą stała, bo płukała na dworze, stała na podwórku. To mama moczyła plachty i koce i nas okrywała, dlatego żeśmy nie popaliliśmy. Gdyby nie to, to by na węgiel spaliło się. Bardzo były gęsto zabudowane. Jeden przy drugim domu. Wszystko palało. To był straszny widok, to był straszny widok, bo słomo krzyte. Taki był gorąc, taka spiekota, że nie można było oddychać, nie tylko co. Oddychać nie można było. No i a już widok, jak bydło zaczęło uciekać z chlebów, ryczeć, padało, w płomieniach padało, to był widok straszny. Ja przeżyłam piekło na ziemi. Piekło na ziemi, bo to nie, normalnie nie można było nazwać inaczej, tylko piekło na ziemi przeżyłam. Tatoś szukał nas wszędzie, nikt mnie nie widział, a dziadek wychodząc z tego domu, jeszcze wszedł do swojego domu, wziął kołdrę, okręcił się kołdrą i przez ten ogień
jakoś przedarsi. I tatusia spotkał, a tatuś mówi, ty nie szukaj ich nigdzie, bo oni się popalili do własnym podwórku. Więc tatuś mówi, nie ma rodziny, nie potrzeba, żeby ja żył. I też w ogień. No ale stryjek i jeden kuzyn jeszcze tatusia chwycili. No i przełamali plot i myśmy jęczeli, tam siedzieli. Pyta się, czy to my. Mówimy, że tak. No i nas wzięli na ręce. Ja jako najstarsza to szłam piechotą i nas wyprowadzili z tego piekla. Mordowaliśmy kontynentu, Armię Czerwoną, komunistów, PZPR-owców, przepraszam, PPR-owców, którzy tutaj byli, którzy instalowali się, te wszystkie jaczejki komunistyczne, które to były dla zdrajców, kara może być tylko jedna. Śmierć wrogo ojczyzny! Śmierć wrogo ojczyzny! Faszyści, tak? Słyszycie? Z faszystami, tak? Jesteśmy faszystami ponoć. No ale jak widzicie, tak to stoimy tutaj dlatego, że Bury nie jest bohaterem. To jest morderca. Morderca dzieci i kobiet. I tyle mam do powiedzenia. Dlatego się do niego dziwię. Żeby szli ulicą i szli, to jest ich bohater, to się w głowie nie mieści. Postanowienie sądu. Jak nisko Polska upadła, że pozwala na takie coś, żeby morderca był gloryfikowany. No litości. Orzeczenie sądu wskazujące, że my mamy prawo. To są ofiary. To są ofiary między innymi. A dziewczyny mają tam dzieci, które są mniejsze. Miały 3 lata, 4, 5, nawet 6 miesięczne dziecko.